Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan Michał Jurga, burmistrz Kościana. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kilka dni temu PKP PLK podpisało kontrakt z firmą Torpol na przebudowę linii kolejowej Czempin-Leszno. Linia spora. Najważniejsze miasto po drodze to oczywiście Leszno, ale tuż przed Kościanem. Natomiast dla Kościana, jak słyszałem, to jest inwestycja absolutnie kluczowa. Tak, zgadza się. Inwestycja, która była oczekiwana. Ja bym porównał rozpoczęcie tej inwestycji do takiego wydarzenia, które miało miejsce w drugiej połowie XIX wieku, kiedy w ogóle linia kolejowa została pobudowana i ona docierała do miasta Kościan. To jest tak rewolucyjne wydarzenie? Ja uważam, że takie to jest, bo ta linia kolejowa pobudowana Wrocław-Poznań, ona przyniosła rozwój, przyniosła cywilizację dla miasta. I dzisiaj, kiedy patrzymy w okresie lat minionych, to ta linia kolejowa, która kiedyś była zbawienna, stała się udręką. Stała się tak uciążliwa, że miasto, nie mając możliwości komunikacyjnych, dwie części miasta się nierównomiernie rozwijały. No właśnie, bo te tory biegną dokładnie przez środek miasta. One dzielą miasto na dwie części. I połączenia są tylko przez przejazdy kolejowe? Tylko przez przejazdy kolejowe. No, z wyjątkiem jednego wiaduktu, którego żeśmy się dorobili na granicach miasta. Tak, czyli więc kiedy jedzie pociąg, zamyka się przejazd i tak, miasto stoi. I miasto stoi, to w coraz dłuższych kolejkach. Także to jest wydarzenie, na które mieszkańcy czekali, oczekiwali. Wielu nie wierzyło w to, że to się powiedzie, bo te działania były zapoczątkowane wiele lat temu, ale te działania zmierzały najczęściej do tego, aby linię zmodernizować bez określonych układów komunikacyjnych, które polepszą możliwości funkcjonowania dla miasta, więc to jest znakomita sprawa. Panie burmistrzu, ale mieliście wpływ na ten projekt, musieliście negocjować pewne rzeczy, bo kolej zasadniczo pewnie, polskie linie kolejowe, zainteresowane są torami, a nie tym, co jest wokół. Tak, też to było, bo osoby, które projektowały, firmy, które projektowały modernizację tej linii kolejowej, no to na co dzień musieliśmy się spotykać, bowiem żeby ta inwestycja mogła być zrealizowana, to potrzeba było nie tylko decyzji w zakresie celu publicznego, ale i wiele decyzji były wydawanych przez miasto, przez gminę, a szczególnie wszystkie decyzje związane z siecią, a więc odwodnienie, a więc sprawa kanalizacji sanitarnych, sprawa prądu, gazu, to wszystko pozostawało w gestii decyzji gminy i te decyzje były wydawane i to w tak zwanym toku postępowania, gdzie wielość stron bardzo duża i wielość problemów. Ale ten projekt, który w końcu doczeka się realizacji, to jest taki projekt, jaki panu położono na stole na samym początku, czy on był modyfikowany? On przez lata był modyfikowany, ale założenie na samym początku, bo pamiętam, to był rok bodajże 2011, kiedy te prace ruszyły. To wówczas przebijaliśmy się, żeby te jednak przede wszystkim te dwa wiadukty kolejowe, czyli tu dla wyjaśnień, bo wiele jest pytań, wiadukt kolejowy, kolej idzie górą, tak jest, cały ruch pieszy i samochodowy. Kolej idzie górą, czy droga idzie górą? Kolej idzie górą. Kolej idzie górą. Droga idzie dołem. Jest tak zwany tunel dla pozostałych. I to także na tych dwóch głównych ciągach komunikacyjnych. Tak. To są takie dwie istotne rzeczy, a więc ulica Gostyńska, ulica Młyńska. No a i też bardzo ważny element, o którym mówiło się od nie wiadomo kiedy, od zawsze, tak zwane przejście z górostwa do zespołu szkół numer 3. To jest takie dzikie przejście, na którym, powiedzmy, było wiele tragicznych zdarzeń nawet. Więc dzisiaj tam będzie pobudowane przejście podziemne, co spowoduje, że dzieci, młodzież z tak zwanego osiedla górostwa zostaną wreszcie włączone do tej społeczności, już nie będą musiały jeździć autobusami i tak dalej, a więc to też jest niezwykle ważne. A one mocno nadkładały drogi dotąd? No tak, bo musieliśmy autobusami wozić, bo to przekraczało ponad 4 kilometry. A więc tu w tym momencie to osiedle również zyska, bo wreszcie zostaje włączone
do tego całego rozwoju miasta. Więc to są kapitalne sprawy i dlatego też tak oczekiwaliśmy na tą inwestycję. Ja jeszcze słyszałem, że przebudowa ma objąć także te mostki na Obrze. Tak, tak. I tam też były możliwości przejścia. Tak, dalej są, z tym, że mostki są w złym stanie, a więc czekamy do modernizacji tej linii kolejowej. One zostały też ujęte, bowiem te żelazne mosty, na których linia kolejowa biegnie, one będą remontowane, odnawiane i tym samym muszą być tam zabezpieczenia, tak zwane przejść na dwóch miejscach, gdzie kanał Obry jest przecinany przez linę kolejową. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, panie burmistrzu, po zmodernizowaniu tej linii nie będzie żadnych kolizyjnych skrzyżowań ze szlakami, tak powiem, kołowymi i pieszymi. W mieście nie. W mieście nie. Także patrząc jeszcze w perspektywie takich prac, które się przygotowuje, mianowicie obwodnicy, północnej obwodnicy Kościana, gdy to się uda zrealizować w połączeniu z drogą ekspresową S5, to byłoby to, co moglibyśmy sobie wymarzyć dla układu komunikacyjnego miasta. Czy już wiadomo, kiedy to będzie robione? No, czekamy też z takim niecierpliwością, abyśmy mogli się spotkać z inwestorem i z wykonawcą, żebyśmy mogli poukładać pewne fazowanie tych prac. No właśnie, bo to jest pytanie, które chciałem zadać, bo tak. W momencie, jak oni to zaczną robić, no to Kościan będzie w ogóle rozcięty na pół i najbliższy objazd to chyba przez Leszno właśnie. No, nie tak dosłownie. Znajdziemy takie rozwiązania, które na pewno te uciążliwości trochę złagodzą, ale jest to niezbędne, żebyśmy mogli siąść i wiedzieć, jak wykonawca w jakim kolejności będzie realizował tę inwestycję. W moim odczuciu, kiedy już jestem takim obywatelem tego miasta od zawsze, to nawet sobie tak marzę, a gdyby tak nawet całe miasto zmodernizowano w ciągu roku jedno i drugie przejście, czyli jedno i drugie wiadok, byśmy chyba przecierpieli to wszystko, byle to się ziściło, byle to zostało zrealizowane. Także takie wielkie teraz będzie trzymanie kciuków i jakieś modły będzie, no, żeby to wszystko szło w terminach. A czy wiadomo, jak będzie wyglądać kwestia ekranów wzdłuż torów? Tak, tam też widzieliśmy to, bo przecież mamy wgląd do tych wszystkich planów, które towarzyszą modernizacji. One przede wszystkim idą w tym układzie, gdzie są zabudowania, także, że one są też brane pod uwagę. Ale wie pan, to jest taki miecz obosieczny. Z jednej strony oczywiście może będzie ciszej, z drugiej strony ludzie z pociągu absolutnie nie zobaczą Kościana. No trochę racji w tym jest. Nie? Dlatego też patrząc na te ekrany, być może będziemy tu próbować jeszcze z inwestorem rozmawiać, bo też i w części są realizowane ekrany tak do połowy. No ale inwestor również tutaj zaznacza, że w tym momencie ta chłonność tych ekranów przezroczystych, ona jest o niższym współczynniku. A przecież wszystko chodzi o to, żeby... Ale widzimy, jak to wygląda wzdłuż tej linii, tak. Jak się jedzie od Czempina do Poznania, że tam się jedzie w takiej stalowej ale ścianie. Ale to, co ja tutaj analizuję w tym całym projekcie, to nie jest tego tyle, co możemy zauważyć na ciekawych rozwiązaniach autostradowych. To nie jest to. Przypomnijmy jeszcze, do 2020 roku ta modernizacja ma być przeprowadzona. No, także ja myślę, że w Kościanie, to nie wolno mi o tym głośno może mówić, ale myślę, że w miarę się tutaj uporamy, bo jak powiedziałem, no ważne jest to, żeby rozpocząć od wiaduktu, aby te prace, a więc no, myślę, że do roku 2020. Pan Michał Jurga, burmistrz Kościana, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu.